Witajcie myszki z tej strony Trecho na nowej serii, na nowym kanale, jednak ze starego noda, ponieważ na Kaiserduxie jako Polska postanowiłem, że stworzę nową serię, która będzie jednak miała więcej sensu niż granie tego państwem, ponieważ serię, która będzie polegała na tym, że postaram się zagrać przynajmniej każdą ścieżką, a przynajmniej po prostu zagrać każdym stronnictwem. I akurat przy Polsce nie jest to aż takie trudne, dlatego że pierwszym stronnictwem jest stronnictwo, które już rządzi. Więc postaramy się, żeby było przy władzy. Niestety to jest moja druga próba, z tego względu, że pierwsza próba nie udała się, bo jakbyście nie wiedzieli, a możecie nie wiedzieć, mam nowy sprzęt, który powoduje to, że mogę zagrać w bardziej wymagające mody. I akurat takim jest Kaiser Redux. Więc to, co postanowiłem, że nagram ponownie ten jeden pierwszy odcinek, pokażę wam, o co chodzi, a tak to, no wiecie, no to już wiem, co trzeba robić, więc trudno, żeby było inaczej. Pierwszą rzeczą, którą na pewno muszę wykonać, to jest oczywiście takie, że tak powiem, przygotowanie się na wojnę defensywną. Czyli muszę sobie przygotować się na obronę. Tutaj mamy takie piękne, piękny właśnie punkt obrony. Można sobie się tutaj obudować i spróbuję się obudować. Więc na razie tak będzie wyglądać mój plan. I żeby utrzymać naszą władzę, musimy oczywiście obalić regencję i ustanowić republikę. To będzie dosyć proste, więc zróbmy to. Kolejnym krokiem, które będzie, to jest oczywiście nie drażnienie Niemców, ponieważ Niemcy bardzo łatwo się drażnią i żeby to zrobić i jakoś nie umrzeć, to to po prostu spróbujemy jakoś, no wiecie, no nie drażnić Niemców. Typu nie będziemy po prostu, nie wiem, niepotrzebnie ich o właśnie, tutaj próbować ich jakoś jakoś wyjść z ich frakcji, po czym zostaniemy zaatakowani i zniszczeni. Więc gdy już idziemy dalej, Ukraina tutaj przejmuje polskich farmerów, no jak mogą. Ostatnio mi nawet fajnie wyszło, niestety to fajnie wyszło, skończyło się na tym, że niestety niestety, ale dźwięk mi się popsuł. No, taki jest motyw, kiedy się pierwszego dnia wszystko nagrywa i nie robi się zbytnio dużo researchu. Znaczy się researchu. Po prostu sprawdzenia, czy wszystko działa. Więc tak, wybieramy naszą partię. Ją będziemy musieli jeszcze raz wybrać, po czym nie będzie już żadnych problemów z nią. Jeżeli chodzi o ścieżki, to Kaiserreich nieco się, że tak powiem, rozwinął. Jest teraz inaczej to wygląda, więc to nie jest tak, że Kaiserredux jest złą, ale na pewno oryginalną, która była, którą też ja dosyć cenię. Uważam, że jednak oryginalna miała bardziej taki sens gameplayowy. To, czy ma to sens, że tak powiem, obecnie? No, są ścieżki memowe, więc więc to na pewno trzeba to przyznać, że to jest. Jakby co jest coś takiego, mamy to, tylko że to jest taki problem. To usunie się nam, jak my zaatakujemy Niemcy, więc nie opłaca nam się tego robić. Więc zrobimy to na samym końcu. A w międzyczasie próbujemy jak najwięcej tutaj rzeczy odblokować, które będą nam potrzebne do przyszłości, do działania. Tutaj będziemy sobie wszystko dawać w defense, więc nawet się nie staram jakoś tutaj rozwinąć to. Dodajmy sobie kolejną dywizję.
sobie dodajmy już. Okej, dodajmy sobie już tych wszystkich. No i zaczniemy produkować dywizje, które mają jakiś większy sens. Wiem, że niektórzy po prostu by naspamowali tych dywizji, ale z Niemcami to tak nie bywa. Bo oni gdzieś lecą, gdzieś coś się złego dzieje na świecie. Okej. Więc kobiety będą miały prawo, a nas wrzucono do jakiejś wojny, której nawet nie wiem, że istnieje. O! Balonie powstała. Czyli się podzielili na dwa kraje. Na tych komunistów i na tych. Oni nawet fajne drzewko mają, szczerze powiem. Widziałem kiedyś. Ktoś grał nimi. Oni mają fajne drzewko tutaj do ogarnięcia sobie. Więc to nie jest tak, że oni są jakimś słabym państwem do zagrania. Naprawdę są ciekawym. Okej, więc 20 lat niepodległości, więc czasami się opłaca to. Więc tak, to co będziemy chcieli na razie zrobić, to obudować sobie wszystkie te potrzebne punkty. Nie będziemy się bronić tu. To stracimy, Częstochowy stracimy, więc jedyne co to możemy tutaj inwestować. Więc jeżeli nie możemy zainwestować w Warszawę, to zainwestujemy coś innego w Warszawie. O, czekajcie, czekajcie. Pomogę przecież, mam tutaj cel. No właśnie, i to mi się bardziej opłaca. Więc jeżeli buduję sobie dwa, to mi się nie opłaca. Więc na razie tak zróbmy. A dalsza część będzie do rozważenia. Okej, kobiety zyskują więcej praw. Zróbmy sobie to. Będzie więcej do badania i już w sumie możemy rozpocząć defense. Oczywiście sobie zachowam to. Jeżeli mamy obronić się, to jest doktryna. Jest najlepsza. Jeżeli chodzi o przyszłe, to ja od razu mówię, nie pamiętam, ją to ma w pliku zapisane. Nie pamiętam jak to jest. O Jezu. Kogo mordują? Nie cierpię tego, bo to naprawdę może dać copyright. Ok, więc mamy kolejnych, więc bardzo chętnie ich wezmę. To co kolejne, tutaj sofa tak nie jest jakieś tam bardzo potrzebne. Jest tam produkcja, na pewno karabinu się nam przyda. I tak naprawdę to chyba wszystko z tego. Tutaj jeszcze mamy coś, co się nam przyda przy wojnie, a tak naprawdę to się teraz przyda nam do dobudowania. Więc niech się nam tam buduje. A my w międzyczasie oczywiście będziemy ogarniać tutaj wszystkie sprawy. Plus defense. Plus defense on level up. To jest nawet ciekawe, ale nie jest aż takie. Nie jest aż takie, że tak powiem, później. Ale teraz nie mamy jakiegoś większego problemu. Mamy. To będzie poza Warszawą. Bo jak mamy tutaj Warszawę, powstaje tutaj. Więc myślę, że to będzie lepsze. To akurat ma znaczenie na Kaiserreichu, ale tutaj to nie ma. Więc tak. Kolejne co potrzebujemy to mobilization.
Na pewno się przyda. Okej. I usuniemy sobie to, żeby mieć już lepsze tutaj. O mój Boże. Podoba mi się ta godzina, jest zepsuta. Data jest zepsuta. Akurat nie wierzę w powietrze, że nam jakoś pomoże, więc tutaj nie martwię się nim. O, i wojna domowa. I Teksas. Ja wiedziałem, że Teksas, ale nie myślałem, że teraz do wojny dołączy. Pokaż się, Teksas. Wow. Ciekawe, nie powiem. Okej. Wiem, że jeszcze nie wszystko jest dobrze z tymi dźwiękami, więc jeżeli zbyt bardzo słychać coś, to przepraszam bardzo, ale się postaram. Ja to będę później oglądał to i przy tym właśnie wszystkie poprawy zrobię. Ale obecnie i tak jestem nieco zmęczony, bo 2 godziny nagrywałem i teraz muszę znowu nagrać. Na szczęście tylko jeden odcinek. Tutaj to tam. Okej, okay, polskie radio się rozwija. Okej, okay, ja nie biorę w tym udziału. Dobra, więc tak, rozwijamy dalej. Teraz artyleria i czegoś nam brakuje. Support. Tego nawet nie produkujemy jeszcze. No, dziękuję za to. O, ktoś chce przeciwko nam walczyć. Ciekawe. Myślę, że pójście w to jest jednak dobrą opcją. Okej, więc pytanie jest, czy możemy już coś porobić? Możemy pobudować fabryki w Warszawie. Pobudujemy sobie tutaj kolej. I jeszcze tutaj pobudujemy sobie linię. Wow, naprawdę nam to daje, więc jest to ciekawe. Wow, kolejna wojna. Jestem naprawdę zmęczony. Nie wiem, dlaczego to postanowiłem jeszcze nagrywać. Ale chcę mieć już to nagrane, co najwyżej drugi odcinek będziecie mieć bardziej energetycznego mnie. Okej. Więc może nieco sobie coś w wojsku porobimy. I widzę, że Rosjanie jak zwykle, jak Rosjanie, no wszystko będą atakować dookoła siebie. I weźmiemy to. Jak to wygląda? Dostajemy ciągle te rzeczy. Nie powiem szczerze, ja nie wiem, czy przypadkiem coś źle wcisnąłem, czy co, ale ja w ogóle nie daję im, więc... Więc dla mnie to jest fajne. Okej, okay, spróbujemy na razie narysować pierwotną linię. Tutaj będziemy musieli od razu sobie postawić dosyć duże forty. Więc możemy tutaj postawić 10. A dookoła postawimy przynajmniej 3. Kurde.
teraz nieco tak się zmieniło, że łatwiej wyjść z tego. Okej. Więc niech się nam produkuje. A my będziemy tutaj wspierać prywatne inicjatywy. Okej. Czy możemy coś tutaj zwiększyć? Nie widzę. Przełączymy się na to. Bardzo chętnie sobie oczywiście tutaj wezmę pobud do wojska. A w międzyczasie... co tutaj może być? No sporo jest. Może tutaj próbujemy coś z tym zrobić. Chociaż czołgów nie będę brał. Czołgi są dobre, kiedy się atakuje. Przekonałem się niestety o tym zbyt bardzo ostatnio. I kolejny dostajemy sprzęt. To jest naprawdę fajne. Bo dają bardzo dużo tego sprzętu. Austria nie jest jakoś... Ej, Austria teraz idzie w frakcję dosyć dużą. Okej. Myślę, że tak z 30 dywizji powinno być ok. Nie mówię, że będzie wystarczająco, ale powinno być ok. Czy coś tutaj powinniśmy brać? Jakoś mnie to nie interesuje zbytnio. Ale niech się to zbiera. Czego nam brakuje? Aluminium, nieco gumy. O, jeszcze buduję fort. Szkoda, że nie w Częstochowie. Chociaż blisko to jest, ale boję się, że będą mieli zbyt dobrze do ataku. Tutaj oczywiście też mogą zrobić, ale mamy fajne miejsca takie obronne. Dobra, jeżeli wystarczy nam czasu, to to też wezmę, bo wtedy byśmy mogli sobie tutaj budować. Max. I mamy tutaj w sumie też stal, więc też ciekawie by było to przejąć. Okej, okay, wiecie co? Jestem bardzo zmęczony, ten odcinek będzie krótki. Ale dzięki temu będziecie nieco już więcej wiedzieć, o co chodzi. Tak więc seria będzie trwała aż do momentu, kiedy coś osiągniemy. Z tego, co ja ostatnio zrobiłem, to osiągnęliśmy to, że udało nam się przetrwać i wschodnia część Europy została wchłonięta przez Rosję. Więc szczerze dobry wynik. Ale tak naprawdę to będziemy tej serii będę próbował nieco pójść dalej w tym, bo to tak naprawdę pozwala nam zaatakować różne kierunki, ale daje nam możliwość tak naprawdę zaatakowania strony zachodu, więc o, znakomita flaga. Tak, postanowili to dodać. Okej. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie zrobić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Bardzo zachęcam do subskrypcji, ponieważ bardzo aktywnie prowadzę sekcję społeczności, gdzie możecie się dowiedzieć o różnych modach. Tam publikuję zazwyczaj zwiastuny, ale nie tylko, więc zachęcam. Więc będę się z wami żegnał. No to cześć!